Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Małgorzata Warda, dziewczyna z gór, tropy. Czyta Magda Karel. Rozdział pierwszy. Obecnie. Wilki podchodzą blisko gospodarstw. Znajdujemy ślady już nie tylko na drodze, ale na naszym terenie. Nic nam nie grozi. Powtarza Jakub. Jednak z tego, jak pochyla ramiona i dokładnie bada tropy, domyślam się, że nie mówi mi prawdy. Właśnie kończy się jedna z najostrzejszych zim, które przeszły przez te tereny od dziesiątek lat. Zwierzęta są zdesperowane, najprawdopodobniej od wielu dni głodują. To pięć dorosłych osobników i dwa młode, może trzy miesięczne. Jakub kuca i obejmuje kolana ramionami. Dziwne, przecież od dawna nie było tutaj tak licznej watachy. Musimy pojechać do miasta i porozmawiać z ludźmi, dowiedzieć się, co można zrobić. Ministerstwo Rolnictwa, pomimo wielu zgłoszeń o atakach wilków na zwierzęta hodowlane, nie wydało zgody na odstrzał. Dobra, pojedźmy teraz, decyduje zawracając po kluczyki do vana. W samochodzie wraz z silnikiem uruchamia się radio. Mieszkańcy bieszczad biją na alarm, mówi prezenter wiadomości, podczas gdy wycieraczki zbierają śnieg z szyby. Wilki polują nawet na ich psy. Do ostatniego ataku doszło minionej nocy. W dramatycznych okolicznościach, na oczach właścicielki, wilk zagryzł jej pupila. Jedziemy drogą nad czubkami sosen, a kiedy zaczyna opadać, mam wrażenie, jakbyśmy wjeżdżali w kocioł bieli i lodowej mgły. Las o świcie wydaje się wręcz baśniowy. Mróz wyrzeźbił malownicze sople na gałęziach drzew i krzewów, śnieg skrzy się w blasku słońca, które na chwilę wyjrzało zza chmur. Dzisiaj wiatr w porywach osiągnie prędkość 120 metrów na sekundę, informuje speaker. Wszystkie szlaki turystyczne zostały zamknięte. Turystów prosi się o niewypuszczanie się w góry. Śnieżna burza, która przyjdzie, będzie miała siłę porównywalną z... Jakub tak gwałtownie wciska hamulec, że instynktownie muszę się zaprzeć rękami o kokpit, gdy samochód ślizga się na zaśnieżonej drodze. A to co do cholery? rzuca wysiadając z wana. Tamten jeep stoi w poprzek drogi. Drzwiczki zostały uchylone tak, jakby ktoś opuścił go tylko na moment, ale ślady dwóch osób, niemal całe przysypane śniegiem, Jasno mówią, że ktokolwiek tędy szedł, było to przynajmniej godzinę wcześniej. Poczekaj! pośpiesznie wyskakuje na zewnątrz. Kiedy schodzimy w dół zbocza, poruszając się po śladach, czuję coraz większy niepokój. Ledwo widoczne i mniejsze należą pewnie do kobiety, większe do mężczyzny. Im dalej jesteśmy od szosy, tym potężniejsza otacza nas cisza, aż w końcu słyszę już tylko nasze oddechy i skrzypienie śniegu pod butami. Zobacz. Jakub wskazuje najdrobniejsze odciski łap, biegnące za kolami od krzewów. Zauważam porzucony aparat fotograficzny. Przychodzi mi do głowy, że turyści wyszli pewnie z samochodu, zafascynowani widokiem czegoś, co wydawało im się warte udokumentowania może zauważyli wilki. Serce podrywa mi się do biegu, gdy patrzę na rozkopany śnieg i dostrzegam ułamaną gałąź. Uświadamiam sobie, że ktoś tędy biegł. Ktoś się bronił, jakby próbował tu walczyć. Ktoś... Patrz na mnie! Jak upraptownie obraca mnie do siebie. Patrz tylko na mnie! Nabieram głęboko tchu i myślę o tym, czego mnie nauczył w dzieciństwie. Że wilków nie należy lekceważyć. Potrafią wyczuć człowieka z trzystu metrów. Mają doskonały węch i słuch. Mają też świetną pamięć. Wyszarpuję się i spoglądam jednak w głąb lasu. To, co zostało z człowieka, leży między drzewami. Skrwawione szczątki, rozszarpane ubranie, włosy. Wiatr przywiewa do nas nagle zapach krwi, wnętrzności, mięsa. Ślady kobiety urywają się po północnej stronie góry. Powinniśmy wezwać Gopr, ale nasze telefony nie mają tutaj zasięgu. Znajdujemy się w gęstym lesie gdzie chyba przez większą część roku światło słońca nie dociera, a śnieg leży od pierwszych opadów i jest tak głęboki, że zapadamy się w nim po uda. Tam! wołam, dostrzegając czerwony punkt w rzece, niemal na drugim jej brzegu. Przy tak dużym mrozie każda sekunda jest cenna. Jeśli kobieta jeszcze żyje, natychmiast musimy udzielić jej pomocy. Bezradnie obserwuje więc Jakuba, gdy wchodzi na powalone drzewo leżące w poprzek rzeki, od kilku dni jest odwilż. Jeśli on spadnie, lód na rzece nie utrzyma ciężaru dorosłego człowieka. Napiętym wzrokiem śledzę każdy jego ruch. Nie zabrał rękawiczek z samochodu i ma zgrabiałe zimne ręce. Mimo to udaje mu się dotrzeć prawie na drugi brzeg rzeki. Jest już przy czerwonym punkcie. Tak blisko, że mógłby dosięgnąć kobiety, kiedy nagle drzewo wyślizguje mu się z palców. To tylko ułamek sekundy i Jakub spada na lód na rzece, a ten pęka. Nie zdążam zrzucić kurtki ani rozpiąć kozaków. Miliardy lodowatych igieł wbijają mi się w ciało, kiedy wskakuję do wody. Jakub! Jakub! krzyczę! Uderzenie zimna. Woda zapiera mi oddech. Przez moment widzę jego głowę, gdy wartki prąd popycha go w stronę pierwszego zakola rzeki. Nurt odrywa moje nogi od dna i rzuca mnie na gałęzie. Tną mi skórę, osłaniam rękami twarz, a woda popycha mnie na kamienie. Uderzam w jeden z nich czołem, krew momentalnie zalewa mi oczy. I nagle? Znajduję się pod lodem. To tak, jakbym była w innym świecie. Słyszę tylko szum wody, widzę stłumione światło dnia, czuję przeraźliwe zimno, moje ciało krzyczy ze wszystkich sił, ale usta milczą. Próbuję czegoś się uchwycić, bezradnie drapie paznokciami spękany sufit z lodu. Bąbelki powietrza wypadają z moich ust, gdy szarpie się i młucę rękoma. Już brakuje mi tchu. Wariuje mi błędnik. Ręce i nogi mam coraz bardziej sztywne, powolne. Przez chwilę widzę martwą kobietę w czerwonej kurtce, zaplątaną w gałęzie. Woda rozwiewa jej włosy jak suszarka nastawiona na wysokie obroty. Ogarnia mnie ostatni atak paniki. Duszę się. Moją jedyną szansą staje się pęknięcie w lodowej skorupie, znajdujące się kilka metrów dalej. Zbieram resztkę sił, desperacko próbuję płynąć, walczę, jak oszalała, i w końcu chwytam oddech nad lodem. Dopiero po kilkunastu sekundach, kiedy docieram do płytszej wody i zaczynam czuć się bezpieczna. Uświadamiam sobie, że nigdzie nie widzę jakuba. Rozdział drugi. Ludzie w miasteczku mówią o mnie dziewczyna z gór, ponieważ mieszkamy właściwie poza światem. W domu położonym tak głęboko w lesie, że nie dociera do nas nawet listonosz. Nie słychać tu odgłosów cywilizacji, warkotu samochodów, wycia syren i nawoływań turystów. Czasem jeśli przyjeżdżam sama do miasteczka, ludzie pytają: Co z wami jest nie tak? Czy on cię kontroluje? Dlaczego nie wyjedziesz stąd i nie zamieszkasz w mieście jak inne kobiety? Coś ukrywacie? W takich chwilach czuję, jak moją twarz ogarnia ciepło i nie mogę znieść spojrzeń ludzi, współczucia, które w nich budzę. W tym roku skończę 25 lat. Wiem, że nie wyglądam jak kobiety w moim wieku. Nie robię makijażu, nie kupuję modnych strojów i nie obcinam włosów, więc okalają mnie jak długa biała peleryna. Oboje z Jakubem pracujemy w górach. On tworzy piękne, naprawdę piękne ilustracje do bajek, a ja pomagam w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Dla każdego człowieka inne rzeczy są oczywiste. Dla mnie jasne są liczby. Dzięki nim wiem, że kiedy samolot rozbija się w powietrzu, ludzie mają jedynie 21 procent szans na przeżycie. Wiem też, że Droga Mleczna jest jedną z mniej więcej 140 miliardów galaktyk i że w chwili, kiedy Jakub mnie porwał, miałam aż 91 i 661 tysięcznych procent szans na powrót do domu. Jesteśmy razem od 2003 roku. Jestem dziewczyną, której kiedyś szukała policja. Jestem nierozwiązaną sprawą sprzed lat. Dawno, dawno temu mieszkałam w niedużym mieście na północy Polski. W policyjnych aktach dotyczących mojej sprawy, które wciąż czekają na zamknięcie, znajdują się informacje o mnie: moje imię: Nadia Okołotowicz. Data mojego zaginięcia 27 sierpnia 2003 roku. Imię i nazwisko mojej matki Olga Okołotowicz i ojca Michał Okołotowicz. W chwili zaginięcia miałam 11 lat i 8 miesięcy. Wszystko wydarzyło się pod koniec lata, kiedy suchy wiatr zbierał kurz z polnej drogi i zmieniał źdźbła trawy w wypalone żółte nitki. W radiu dziennikarze opowiadali, że na południu Polski wybuchały pożary. Dyskutowali, ile należy pić płynów w ciągu dnia i w jakie napoje najlepiej się zaopatrywać, żeby nawodnić organizm. Ten pies może cię ugryźć. Zwrócił się do mnie jeden z robotników, którzy pracowali przy remoncie domu moich rodziców. Miałem takiego, ale się go pozbyłem. Postawiłam na wybiegu miskę z wodą dla reksa. Dobry piesek. Dobry. Pogłaskałam Kundla po siwym boku, a moje spojrzenie pobiegło do długiego łańcucha, do którego pies był przypięty. 11 lat to podstępny wiek. Wszyscy oczekiwali, że będę się zachowywać jak dorosła. A ja wciąż czułam się dzieckiem. Pod koszulką zarysowały mi się piersi i kiedy nikt nie patrzył, nakrywałam je dłońmi, nie mogąc się nadziwić, że urosły. Wcale jednak nie interesowałam się jeszcze ciuchami, fryzurami ani chłopakami. O wiele ciekawsze wydawały mi się kijanki żyjące w kałużach. Wiedziałam, w których kwiatach zasypiają motyle i jak je należy przenosić na rękach, żeby nie opadł pyłek ze skrzydeł. Powinna się wypuścić. W nagrzanej słońcem przyczepie kempingowej stojącej na tyłach domu, Wanda, moja ciotka, zdjęła z półki brokatowy lakier do paznokci, wstrząsnęła nim i zabrała się do wykańczania manikiru. Po co je tutaj trzymasz? Powinny być na wolności. Dzisiaj urosły im ogonki. Podniosłam do światła słoik, w którym pływały dwie kijanki. Jak tylko zmienią się w żabki, wypuszczę je do stawu. W czasie remontu domu mieszkałyśmy w przyczepie. Wanda przyjechała do nas na lato, ponieważ pomagała koleżance rozkręcić nowo otwarty lokalny pub. W dzień dach przyczepy się nagrzewał, a duszne powietrze zastygało wewnątrz i prawie nie mogłyśmy oddychać. W takie dni Wanda zaczynała głośno marzyć: Kiedy się otworzę kawiarnię i będę serwować najlepszą lemoniadę na świecie. Ciociu! Nazwiesz ją lemoniada o smaku słońca. Słowo daję, Nadiu. Mogłabyś pracować w reklamie. Wolałabym mieć klinikę dla zwierząt. A ja myślę, że skoro jesteś taka dobra z matematyki, kiedyś zostaniesz naukowcem. Jakuba spotkałam po południu w piątek 24 sierpnia. Gdybym wiedziała, co się wydarzy. Pewnie zostałabym z mamą w sklepie spożywczym, czekając w długiej kolejce do kasy. Stało się jednak inaczej. W środku było tak duszno, że wyszłam na dwór. Usiadłam na krawężniku i wyprowałam nitkę z dżinsowych spodenek, kiedy usłyszałam męski głos. Masz na imię Nadia? Osłoniłam dłonią słońce. Zobaczyłam młodego mężczyznę, który właśnie wysiadł z zaparkowanego przy porcie vana. Nie przypominał nikogo z mieszkańców miasta, więc nie miałam pojęcia skąd mogłabym go znać. Spojrzałam na jego ramiona. Ręce nieznajomego, od palców, poprzez dłonie i delikatną skórę na nadgarstkach, pokrywały kolorowe tatuaże, plątały się z supłami niebieskich żył na przedramionach, a potem znikały w rękawach niebieskiej koszulki. Zobaczyłam jego oczy i pomyślałam, że mają ładny odcień błękitu. Ciemne, gęste włosy, byle jak zebrał gumką nad karkiem. Masz jedenaście lat? Pytał dalej, a w jego głosie usłyszałam łagodność, która przyciągała mnie do niego. Mimo to czułam, że coś jest nie tak. Widziałam, jak na mnie patrzył. Był zszokowany. Zostawił otwarty samochód i do mnie podszedł. Pan mnie zna? Spytałam. Tak myślę. Żebyśmy mieli oczy na podobnej wysokości, nie wolno mi rozmawiać z obcymi. Uśmiechnął się lekko. Nie jestem obcy. Nie, a skąd powinnam pana znać? W tym momencie ze sklepu wyszła moja mama i na widok mężczyzny omal nie upuściła siatek z zakupami. Mężczyzna znieruchomiał. Z jego ust znikł uśmiech, jakby ktoś zmazał go gumką. Nadia, wsiądź do samochodu. Poprosiła mama napiętym głosem. Posłusznie weszłam do auta, ale obróciłam się przez ramię. Mężczyzna podniósł się i w tamtej chwili nie wyglądał już ani trochę przyjaźnie. Teraz bałabym się do niego odezwać. Dopiero wiele lat później zobaczyłam podobne spojrzenia u wilków, kiedy zaczynały polowanie. Nie waż się do nas zbliżyć! Mama podniosła głos. Co zaskoczyło mnie, ponieważ prawie nigdy jej się to nie zdarzało. Przyrzekam, że powiadomię policję, gdy tylko zobaczycie w pobliżu. Nie waż się! On gapił się na nią. Na jej sukienkę w drobne kwiatki i jasne włosy, które upięła spinkami na bokach tak, jak robiły dziewczyny z mojej klasy. Kiedy przeniósł wzrok na mnie, szybko odwróciłam głowę. W samochodzie zapytałam, kim jest ten facet. To nikt odpowiedziała włączając się do ruchu ulicznego ale słyszałam że była bardzo zdenerwowana gdyby jeszcze kiedyś cię zaczepił nie podchodź do niego zawołaj mnie albo tatę rozumiesz nie rozmawiaj z nim wieczorem usłyszałam jak mówiła do taty widziałam go jest w mieście zmienił się teraz wygląda jak jakiś przestępca według mnie nie miała racji Później czułam go w pobliżu, tak jak przeczuwa się coś nieuchronnego. Bawiłam się z Reksem, albo wieszałam z wandą pranie na linkach w ogrodzie, gdy nagle ogarniała mnie pewność, że nie jesteśmy same. Obracałam się bardzo powoli. Widziałam cienie i plamy słońca, ogród pełen róż i rododendronów, siatkę odgradzającą naszą działkę od pól rozciągających się wokół posesji. Nigdzie nie było widać żywego ducha, jeśli nie liczyć Reksa, a mimo to wiedziałam, że ktoś jest w pobliżu. Ostatniego dnia, który spędziłam z rodziną, segregowałyśmy z Wandą stare zdjęcia. Każdą fotografię, na której była mama, odkładałam na bok, ponieważ zamierzałam zrobić samodzielnie album rodzinny. Sięgnęłam już prawie na dno pudełka, kiedy znalazłam zdjęcie mężczyzny, który mnie zaczepił pod sklepem. Przecież to on! wykrzyknęłam. Ten, którego mama tak się wystraszyła. Zdjęcie musiało powstać dawno temu. On był na nim nastolatkiem i nosił krótkie włosy. Nie miał zarostu na szczęce, mimo to rozpoznałam go natychmiast. Chyba głównie po ładnej twarzy i po oczach. Wanda zajrzała mi przez ramię. Pamiętam go przyznała mieszkał tutaj, jak twoi rodzice prowadzili rodzinę zastępczą. Ktoś bardzo go skrzywdził w przeszłości. Twoi rodzice próbowali mu pomóc, ale nie poradzili sobie. Było za późno. Nie mogłam oderwać spojrzenia od Rexa, jeszcze młodego, siedzącego na fotografii przy nogach chłopaka. Obróciłam ją na drugą stronę i rozpoznałam pismo mamy: Jakub, rok 1991. Tamtej ostatniej nocy śniła mi się rzeka, która wystąpiła z koryta i podeszła aż pod nasz dom, zalewając pola oraz trawnik. Następne co pamiętam, to że obudziłam się w ciemności, przekonana, że w przyczepie jest ktoś oprócz mnie. Przez chwilę myślałam, że to tylko zły sen i wszystko jest w porządku. Spojrzałam na elektryczny zegarek, który pokazywał pierwszą piętnaście, co oznaczało, że już za dwie godziny Wanda powinna wrócić z pracy. Z powrotem przyłożyłam policzek do poduszki, kiedy nagle go zauważyłam. Stał przy moim łóżku. Był ciemnym kształtem na tle okna. Chciałam krzyknąć, ale nakrył mi dłonią usta. Cisz, wyszeptał. Cofnął rękę dopiero, kiedy kiwnięciem głowy zapewniłam, że nie będę, próbowała wzywać pomocy. Autostrada za polami buczała i huczała od głosami jadących po niej ciężarówek i tirów. A ja słyszałam tylko nasze oddechy, oba ciężkie, głośne. Ubierz się, powiedział, zrób o co proszę, a nic złego się nie stanie. Dodał, że w sypialni rodziców jest ktoś, kto może ich skrzywdzić na jego polecenie, więc żebym nie robiła nic głupiego. Posłusznie poderwałam się na nogi i wciągnęłam na siebie rzeczy z poprzedniego dnia. Ale byłam tak zdenerwowana, że nie mogłam zawiązać tenisówek. Sznurowadła wypadały mi z rąk, aż w końcu się rozpłakałam, a wtedy tamten człowiek kucnął i nasze dłonie na chwilę się dotknęły. Cofnęłam ręce. Przez łzy patrzyłam na czubek jego głowy, na ciemne, nieuczesane włosy byle jak związane nad karkiem. Nie rób mi krzywdy. Zaczęłam prosić. Ale w odpowiedzi położył sobie palec na ustach i podszedł do drzwi, gestem nakazując mi zrobić to samo. Poza przyczepą cały świat jeszcze spał. Nie słyszałam miałczenia kotów, ani szczekania Reksa, który normalnie powinien szaleć, wyczuwając obcego. Po cichu stawiałam kroki w suchej, wysokiej trawie. Czułam się, jakby to był dziwny, zimny sen. W jakimś momencie Jakub objął mnie ramieniem. Przed nami najtrudniejsza część wyprawy, wyszeptał mi do ucha. Miał na myśli otworzenie furtki, tak by nie zaskrzypiała i nie obudziła moich rodziców. Ktoś przecież u nich był i czekał na znak. Starałam się więc zrobić wszystko, żeby nic złego im się nie stało. Byłam posłuszna, cicha, nie zastanawiałam się co dalej. On uchylił furtkę tak wolno, że prawie w ogóle nie było widać, że nią poruszył. A skrzypienie, które się rozległo, przypominało muczenie krowy. Drzwi zawsze skrzypią, kiedy się tego nie chce. Znieruchomiał, zapatrzony w okno sypialni moich rodziców, ale nic się nie zdarzyło. W środku nie zapaliło się światło. Jeszcze dwa kroki i znaleźliśmy się poza posesją. Jakub zamknął furtkę równie ostrożnie, prawie bezgłośnie, na haczyk. Gorący wiatr rozwiewał mi włosy i odklejał koszulkę od spoconych ze strachu pleców, kiedy w ciemności przechodziliśmy przez łąkę. On oznajmił, że pójdziemy na skraj łąki, a gdy tam dotarliśmy, powiedział, że musimy jeszcze dojść do lasu. A kiedy znaleźliśmy się pod lasem? Jeszcze do autostrady. Już z daleka widziałam Wana zaparkowanego na poboczu drogi. Odwróciłam się za siebie i poszukałam spojrzeniem mojego domu, prawie niewidocznego z tej odległości, ukrytego za linią drzew. Zaczęłam płakać. Wsiądź. Polecił Jakub, przytrzymując drzwiczki auta. Rodzice nie pozwoliliby mi wsiąść do cudzego samochodu. Wsiądź do środka, nadio. Nie! Yeah. Wyszeptałam podczas gdy łzy kapały mi na koszulkę. W tamtej chwili oczy miał puste jak oczodoły dyni wydrążonej na Halloween, i okropnie się ich bałam. Wsiądź! powtórzył z naciskiem i posłuchałam go wystraszona. W wanie pachniało czymś, czego nie znałam. Czułam też w powietrzu napięcie. Było to wrażenie, którego nie umiałam sprecyzować, jakbym nagle znalazła się w rozpędzonym pojeździe, mknącym tak szybko, że wyprzedza światło. Wycierałam ręką nos i ciągle łzawiące oczy, podczas gdy on stał na zewnątrz i patrzył za siebie, na pole. Też tam popatrzyłam. Mijały minuty, a nikt nie nadchodził. I nagle przyszło mi do głowy, że może dałam się nabrać. W sypialni moich rodziców nie było drugiej osoby. Był tylko on i ja. Bez namysłu pociągnęłam za klamkę w drzwiach po drugiej stronie samochodu. Myślałam, że będą zamknięte, jak w aucie moich rodziców, które miało zabezpieczenia dla dzieci, ale drzwi się otworzyły, a wtedy naparłam na nie tak mocno, że wypadłam na zewnątrz. Runęłam prosto na żwir. Pokaleczyłam sobie kolana, ale nawet o tym nie pomyślałam. Szybko poderwałam się na nogi i rzuciłam się do ucieczki. — Ej! — usłyszałam za sobą jego głos. Było prawie jak podczas gry wzbijaka, tylko że teraz tutaj wszystko działo się naprawdę, a nie jak na korytarzu szkolnym. Nigdy wcześniej nie biegłam tak szybko. Nie mogłam uciec przez pole prosto do domu, bo wtedy musiałabym zawrócić i obiec samochód. Wpadłam więc do lasu. W środku ciemności co chwila uderzałam się o gałęzie. W jakimś momencie moja koszulka zahaczyła się o konar powalonej brzozy i pociągnęła mnie w przeciwną stronę, co spowodowało, że ogarnął mnie paraliż od stóp do głów, krzyknęłam na całe gardło. Chwilę potem zgubiłam tenisówkę. Dyszałam jak pies, gdy po nią wracałam. Ze strachu bałam się nawet opuścić podniesione ramię, chociaż ten ruch nie wydaje przecież żadnego odgłosu. Pamiętałam, że w lesie są bagna, przed którymi przestrzegali mnie rodzice. Mimo to próbowałam uciekać dalej. Co chwilę jednak stawałam, jak skamieniała pod wpływem złego czaru. Nie mogłam też przestać płakać. Potem wydało mi się, że za moimi plecami gałązka pękła pod czyjąś stopą. Aż ukucnęłam i szybko wczołgałam się pod powalone drzewo, powstrzymując łkanie. Nadia! W jego głosie usłyszałam coś cichego i drżącego. Wtedy już wiedziałam, że to, co może mi zrobić, było gorsze od moich najgorszych pomysłów. Zasłoniłam sobie dłońmi usta i czekałam, modląc się, żeby nie podszedł bliżej. Szedł jednak dokładnie w moją stronę. Wszystko w porządku, powiedział. Od razu domyśliłam się jednak, że nic nie było w porządku. Pod drzewem na pewno chowało się mnóstwo pająków i gąsienic, a tych zawsze się bałam. Mimo to wczołgałam się tak głęboko jak byłam w stanie, a słysząc, że porywacz zaczął się do mnie zbliżać, próbowałam wsunąć się jeszcze głębiej. W końcu jednak tylko usiadłam cichutko i starałam się nawet nie oddychać. Tup. Jego pierwszy krok. Tup. Drugi krok. Zastygłam. Nie mogłam przełknąć śliny. Piąty krok uderzył o ziemię tuż przy mojej kryjówce. Spojrzałam na Jakuba z gałęzi. Stał w wątłym świetle księżyca i widziałam, jak z całej siły zaciskał pięści. Zamknęłam oczy. Boże, pomóż mi, pomyślałam. Mamo, tato, obudźcie się. Bardzo, bardzo chciałam, żeby to wszystko już się skończyło. Rodzice przez kilka lat prowadzili rodzinę zastępczą, wiedziałam więc, że z braku miłości rodzi się gniew. Pamiętałam nastolatkę, która mieszkała z nami i kiedyś próbowała zaatakować moją mamę kuchennym nożem. Albo chłopca wybierającego ze śmietnika obierki po ziemniakach, żeby mieć na potem, mimo że moi rodzice nie żałowali mu jedzenia. Ostatnia mieszkająca u nas dziewczynka. Zakrywała głowę rękami, gdy słyszała głos dorosłej osoby, i nigdy nie spojrzała mojemu tacie w twarz ani nie odezwała się do niego nieproszona. Dzisiaj z perspektywy lat wiem, że Jakub był właśnie takim skrzywdzonym dzieckiem, które wyrosło na skrzywdzonego mężczyznę. Gdybym wtedy w lesie zmrużyła oczy, gdybym trochę się wysiliła. Zobaczyłabym koło niego małego chłopca z ciemnymi, rozczochranymi włosami i błękitnymi oczami, którego ciągnął za sobą dokądkolwiek poszedł. Jeszcze ciaśniej skuliłam się w kłębek pod drzewem. Cisza trwała już bardzo długo, więc powoli rozchyliłam powieki, nie przestając się trząść. W miejscu, gdzie ostatni raz widziałam Jakuba, było pusto. Zaskoczona spojrzałam w bok, ale tam też go nie dostrzegłam. Nie mogłam uwierzyć, że zniknął. Przesiedziałam pod drzewem jeszcze kilka minut, upewniając się, że nie wróci. Dopiero, kiedy zdrętwiała mi lewa stopa, wysunęłam się ostrożnie. No jesteś, usłyszałam jego głos za plecami i moje serce chyba na chwilę przestało bić. Nie zdążyłam rzucić się do ucieczki, bo tym razem to on był szybszy. Chwycił mnie za koszulkę i przewróciłam się na plecy. Wrzeszczałam, kopałam i szarpałam się, ale było o wiele silniejszy. Poczułam coś ciężkiego i gorącego na ramionach i wiedziałam, że to jego ręce. Trzymał mnie bardzo mocno. Zmienił się, przypomniałam sobie słowa mamy. Rozdział trzeci. Później zastanawiałam się wiele razy, jak to było, gdy Wanda wróciła z pracy i zobaczyła puste łóżko w przyczepie? W gazetach, które przeczytałam jakiś czas po swoim porwaniu, pisano, że sądziła, iż z jakichś powodów śpię w domu, gdyż robotnicy wcześniej skończyli tę część remontu, która obejmowała mój pokój? Dopiero przed śniadaniem okazało się, że zniknęłam. O dziewiątej rano policja nadała przez lokalną rozgłośnie mój rysopis. I wszystkie wozy patrolowe w okolicy zostały postawione w stan pogotowia. Na zdjęciach w mediach widziałam moją mamę. Przyciskała pięść do czoła, zgarbiona, w pozie kogoś, kto nie wie, jak sobie poradzić z bólem. Dla każdego, kto mnie znał, wydawało się oczywiste, że musiało stać się coś złego, skoro rodzice nie mogą mnie odnaleźć, ale policja mnie nie znała. Mówili: Dzieci w tym wieku są nieobliczalne może wybrała się samotnie na wycieczkę albo poszła do jakiejś koleżanki. Może jest u waszych krewnych. Rozglądali się po okolicy. Obzwaniali rodziców moich przyjaciółek. Ale prawdziwe poszukiwania zaczęły się dopiero pod wieczór. Wieczór. Dla mojej mamy był odległym lądem. Żeby do niego dotrzeć, należało przetrwać dzień. Kiedy się zorientowała, że zaginęłam, Obiegła pobliskie pola wołając moje imię. Weszła do lasu. Zmęczona i wystraszona okrążyła staw, nie mając pojęcia, że byłam tutaj w nocy. Stukała do drzwi sąsiadów, pytała, czy mnie widzieli, dotarła nawet do autostrady w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby do mnie należeć. Jeden szczegół zgubiona spinka do włosów, ślad butów w rozmiarze 35. Gdyby znalazła cokolwiek, wiedziałaby, gdzie mnie szukać. Tymczasem stała tam, a przejeżdżające tiry owiewały ją gorącym powietrzem. Znajdzie się, pocieszał ją nieporadnie tata, gdy wrócił z pracy zaalarmowany telefonem od mamy. Pewnie nie bierzemy pod uwagę czegoś, co przyszło na dni do głowy. Po południu stało się jednak jasne, że już nie wrócę sama. Rodzice znowu skontaktowali się z policją, a funkcjonariusze obiecali zaraz do nich przyjechać. Czekając na nich, mama usiadła na krawędzi mojego łóżka w przyczepie. Siedziała tam i patrzyła na moje rzeczy leżące przy poduszce, na książkę, którą czytałam, a którą z rana odruchowo zamknęła i podniosła z podłogi. Miejsce, gdzie dopiero co się bawiłam i spałam, ogarniał bezruch. Na mojej kołdrze nie została ani jedna zmarszczka po tym, jak Wanda zaścieliła łóżko z samego rana. Okruszki chleba na podłodze i moje rzeczy. To wszystko, co po mnie zostało. Mamę musiała ogarnąć fala strachu lęk przed tym, co się jeszcze wydarzy. Może czuła, jakby ulatywało stąd życie. Wszystko, co mogłabym podnieść, otworzyć, zabrać, ogarniał coraz większy bezruch. Nie potrafiła powstrzymać tego procesu nic nie mogła zrobić. Jak przetrzymać cały dzień? Jak czekać na wieści? Jak rozmawiać o dziecku z policją? Pozorna normalność to szczekanie Reksa, mąż zaglądający do przyczepy, żeby zapytać – Olga, mogę ci jakoś pomóc? Znajdź ją. Możesz to dla mnie zrobić? Odwróciła ku niemu twarz, a w szarym świetle dnia, które wpadało przez okno, jej oczy przypominały betonowy taras. Były tak szkliste i szare – tak nieprzytomne, jakby mama trwała w transie. Kiedy potem usłyszała dźwięk radiowozu, podjęła grę. Wygładziła włosy, udawała, że ma nadzieję, że czeka na mój powrót, podczas gdy w jej głowie coraz wyraźniej musiał rozbrzmiewać chór głosów mówiących: Twoje dziecko nie żyje. Jak dowiedziałam się dużo później, sprawą mojego zaginięcia zajęła się średnio doświadczona, 34-letnia śledcza. Anna Kamińska. Była niską, drobną kobietą o burzy ciemnych loków, które starała się ujarzmić, zbierając je w kok. W jej okrągłej twarzy na pierwszy plan wysuwały się oczy. Wydawały się nagie bez makijażu. Trochę zdumione, jakby świat wciąż był w stanie ją zadziwić. Podczas wywiadu udzielonego lokalnym wiadomościom, wspomniała, że w trakcie poszukiwań zaginionej osoby w terenie potrafi wyłączyć umysł. A i tak jej wzrok dokładnie wie, co ma rejestrować. Trzeba szukać kontrastów, wyjaśniła. Niskie, wysokie, jasne, ciemne. Trzeba szukać wysokiej trawy w miejscu, gdzie rośnie niska, szukać kwiatów tam, gdzie człowiek nie spodziewałby się ich zobaczyć i śladów obcasów, ponieważ nawet kiedy dorosła osoba niesie dziecko, będzie głębiej zapadać się w ziemi. W pierwszej dobie po zaginięciu policja zakładała, że uciekłam, pomimo tego co mówili moi rodzice. Z przyczepy kempingowej zniknęły przecież moje tenisówki, koszulka i dżinsowe spodenki na szelkach. To oznaczało, że działałam świadomie. Może nawet byłam z kimś umówiona. Kiedy Anna przyjechała do moich rodziców zaraz po zgłoszeniu, w ogrodzie na sznurach jeszcze wisiała pościel rozpięta przeze mnie i Wandę. Śledcza pierwszy raz zobaczyła wtedy moją mamę. Musiała uznać ją za ładną, ponieważ Olga Okołotowicz była jedną z tych kobiet, które zostawiają ślad w pamięci. Od płaczu miała różowe obwódki wokół oczu i ust, co ani trochę nie odebrało jej urody. Jasne włosy spadały mamie na ramiona, do tego cienka talia, długie nogi, delikatna cera, duże, pełne usta. Czy w nocy słyszała pani albo widziała coś dziwnego? Zapytała policjantka, gdy kobiety przesuwały się pod sznurami prania idąc do przyczepy. Nie, przecież reks by szczekał. Jeszcze wtedy nie należało wyciągać pochopnych wniosków. Radiowozy patrolowały osiedle, a szanse na odnalezienie mnie całej i zdrowej były naprawdę wysokie. To tutaj. Mama otworzyła drzwi przyczepy przed Anną. Śledcza inaczej patrzyła na ciasne wnętrze. Nie analizowała leżących tu przedmiotów. Nie próbowała zrozumieć, jaka jestem. Tylko szukała śladów włamania, bałaganu, czegoś, co wskazywałoby na walkę, próbowała odtworzyć moje ostatnie chwile tutaj. Pomieszczenie oswajało ją ze złymi nowinami. Ktoś ostatnio interesował się nad nią? zapytała, otwierając notes. Ktoś z rodziny albo znajomych? Jakub Orsztynowicz. Do tej pory mama mówiła cichym głosem i ciągle pochylała głowę, jakby się wstydziła albo czuła się winna. Teraz jednak spojrzała na policjantkę bez uników. Z jej oczu biło przerażenie. Przyjęłam go, gdy prowadziłam rodzinę zastępczą w dziewięćdziesiątym pierwszym roku. To były moje początki jako opiekunki. Jakub był moim pierwszym wychowankiem. Zabrakło mi wtedy doświadczenia, albo on był zbyt skrzywdzony. Nie wiem, nie wiem, co się stało. W każdym razie nie udało się nam stworzyć mu domu. Niedawno przyjechał do miasta. Zaczepił Nadię, widziałam go. W dziewięćdziesiątym pierwszym roku był tylko chłopcem, a teraz nie wiem, nie wiem, kim jest dzisiaj. Czy mógłby skrzywdzić Nadię? spytała Anna, notując nazwisko Jakuba. Mama odwróciła twarz do okna, porażona jakąś myślą, która przyszła jej do głowy – po chwili ku zdumieniu policjantki pokręciła jednak przecząco głową. Nie skrzywdzi jej, odpowiedziała, ale mogę się mylić. Nie mam pojęcia, co zrobi. Rozdział czwarty. Tamtej nocy, kiedy Jakub mnie porwał, w ogóle się nie zatrzymywaliśmy. Zabije mnie pan? To było pierwsze pytanie, które mu zadałam, gdy w końcu przestałam płakać. Rodzice powtarzali, żeby nawiązywać kontakt wzrokowy ze skrzywdzonymi dziećmi, więc chociaż Jakub był dorosły, nie miałam pojęcia, jak mogłabym inaczej zachować się wobec niego. Miałam tylko 11 lat, ważyłam 30 kg i jeszcze nie przekroczyłam 150 cm wzrostu, a on był wysokim, silnym mężczyzną i w jakimkolwiek starciu z nim nie miałam szans. Próbowałam patrzeć w jego oczy, odbite w lusterku, gdy zerknął na mnie i czekał. Jeśli zadzwoni pan do moich rodziców, głos mi się łamał, gardło ścisnęło się tak mocno, że bolało, jak wtedy, gdy wycięto mi migdałki, więc mogłam jeść tylko lody. Nie są bardzo bogaci, ale ja mam skarbące pieniądze jeszcze z komunii. Naprawdę jest ich sporo. Wanda też da panu swoje oszczędności i rodzice wybiorą wszystko z banku. Sporo tego jest, naprawdę. Będzie pan zadowolony. Usta mu drgnęły, jakby chciał się roześmiać. W końcu jednak odwrócił wzrok i nic nie odpowiedział. Zadzwoni pan do nich? Z rozpaczą patrzyłam na tył jego głowy, częściowo przysłonięty kapturem bluzy. Nie. Do tej pory nawet nie pomyślałam, że mógłby się nie skontaktować z moją rodziną. Właściwie na tym opierałam wszystkie swoje nadzieje. Łzy momentalnie wróciły, jakby nigdy nie przestały płynąć. Proszę do nich zadzwonić! Ale on już na mnie nie patrzy, skupiony na prowadzeniu pojazdu, jakby przestał mnie też słyszeć. Proszę, nie powiem im o panu! zaczęłam krzyczeć. Bardzo pana proszę. Nic nie powiem policji. Obiecuję! Błagam! Obiecuję! Jechaliśmy przez większą część nocy, i tym razem zadbał, by drzwi były zabezpieczone. Świt jeszcze nie nadszedł, kiedy dotarliśmy do niewielkiego miasteczka, które przypominało inny świat. Uniosłam głowę z fotela i zapuchniętymi oczami patrzyłam na zamknięte sklepy, stare szyldy i ulicę biegnącą aż do podstawy wzniesienia. Nigdy wcześniej nie byłam z rodzicami w górach. To też jeszcze nigdy nie widziałam na własne oczy tak wysokich wzniesień. Reflektory Vana wyłowiły z ciemności napis Tartak i przypomniał mi się królik Bugs, który w bajce piłował drzewo, wołając przy tym Tartak. Skręciliśmy w lewo przy sklepie, gdzie na szyldzie był narysowany wesoły niedźwiedź. Dom rodziców został o całą noc jazdy za nami. Obróciłam się w fotelu i z rozpaczą spojrzałam na drogę biegnącą aż po horyzont. Nie mogłam uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę, że to nie jest tylko koszmarny sen. Szeroka droga zmieniła się w wąską, piaszczystą, a potem wyłożoną kamieniami. Jeszcze później zaś gałęzie drzew szorowały o szyby w oknach samochodu. Próbowałam zapamiętywać zakręty, żeby móc wrócić do miasta, albo przekazać informacje policji. Tak radzono w programie 997, który oglądałam nałogowo, ale jechaliśmy okropnie długo i całkiem się pogubiłam. On źle się czuł. Zapiął bluzę pod szyję, chociaż w samochodzie było gorąco. Czoło miał wilgotne od potu, i ze zdziwieniem zauważyłam, że w miarę jak czas mijał, to postępowało. Zatrzymał wana w lesie, bardzo, bardzo daleko od jakiejkolwiek cywilizacji. Jesteśmy na miejscu, powiedział. Wychyliłam się do przodu i popatrzyłam na drewniany dom stojący w enklawie drzew. Przypominał mi rysunek z Królewnej Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, ponieważ miał spiczasty dach, bajkowe ciemnoczerwone dachówki, wysoki komin, kilka podłużnych okien, a krzewy porastały werandę tak szczelnie, jakby tylko czekały, że dom jeszcze bardziej podupadnie i będą mogły wedrzeć się do środka. Czekałam, aż Jakub odblokuje drzwi. Nie znajdziesz drogi. Odezwał się, jakby czytał mi w myślach. To nie jest zwyczajny las, jaki znasz. Tutaj żyją wilki i niedźwiedzie. Jeśli nie chcesz stać się dla nich obiadem, słuchaj mnie i niczego nie kombinuj. Obserwowałam go, gdy zbierał z tylnej kanapy siatki z zakupami i dużą torbę. Próbowałam go przejrzeć, zrozumieć, czy kłamał, ale nie miałam żadnej wiedzy o górach ani o życiu w tak dużym lesie. Idziesz? Zatrzymał się czekając na mnie. Zwyciężył strach i poszłam z nim. Deski werandy trzeszczały pod naszymi butami, a schody były na tyle dziurawe, że wejście zajęło mi chwilę. Jakub otworzył drzwi kluczem, który wyjął z torby. Idź. przesunął się robiąc mi miejsce. Przez brudne szyby do środka domu docierało niewiele światła, musiałam więc mrużyć oczy. Przy każdym mrugnięciu dostrzegałam jednak coś nowego. Na przykład to, że na ścianach w salonie przetrwały wyblakłe, błękitne tapety w drobne kwiatki. Ktoś tu kiedyś mieszkał, kto wyłożył kominek gładkimi kamieniami. Zauważyłam połykacz snów, zrobiony z piórek i muszelek, który teraz kołysał się poruszany przeciągiem. Wytarłam wierzchem ręki nos, z którego ciągle mi kapało, i obejrzałam się na Jakuba. Wejdź na górę. Polecił, rozcierając ręce, jakby go bolały. Spojrzałam na schody wiodące na piętro i nagle ścisnęło mi się gardło. Pospiesznie zaczęłam rozglądać się wokół w poszukiwaniu kryjówki dla siebie, albo czegoś, czym mogłabym zaatakować Jakuba, ale mój wzrok działał wybiórczo i dostrzegał tylko pojedyncze rzeczy. Widziałam jakiś worek pod ścianą, talerze w przeszklonej witrynie, ubrania, czemu stoisz? On znalazł się dokładnie za moimi plecami. Wtedy serce waliło mi już w piersi jak szalone. Znowu spojrzałam w górę, i deski w podłodze wydały mi się ostre, a schody okropnie długie. Kolejny raz zaczęłam płakać, tylko że teraz bezgłośnie. Gwałt. To słowo należało do świata dorosłych, tak jak przemoc i śmierć. Pod znaczeniami owych słów jednak kryły się też dzieci, które mama przygarniała pod nasz dach jako rodzina zastępcza. Rozumiałam, że właśnie to może mi się teraz przydarzyć. Nadia. Idź. Zacisnęłam dłoń na barierce schodów i całkiem wbrew sobie zrobiłam pierwszy krok w górę. Poszliśmy długim korytarzem na piętrze, aż do drzwi, które otworzyłam na polecenie Jakuba. W półmroku dostrzegłam łóżko, meble i tapetę na ścianie. Usłyszałam szelest za plecami, ale nie byłam w stanie obrócić głowy nawet o milimetr tak bardzo się bałam. Stałam w bezruchu drżąc cała jak przy silnym wyziębieniu. Usłyszałam, że coś upadło na łóżko. Zacisnęłam powieki. Prześpij się. Porozmawiamy jutro, powiedział. W momencie, kiedy zamknęły się za nim drzwi, ugięły się pode mną nogi. Nie wiem, jak długo siedziałam na krześle przy biurku, nie będąc w stanie wykonać żadnego ruchu. Potem uniosłam głowę i zobaczyłam nad sobą niebo widoczne w oknie umieszczonym w skośnym dachu. Bałam się poruszyć, bałam się włączyć światło. Siedziałam tak i gapiłam się na świt w oknie, który przypominał czerwoną kreskę rozciągniętą nad czubkami drzew. Niebo wciąż jeszcze wydawało się aż ciężkie od gwiazd. W mieście nigdy nie widziałam tak wyraźnych konstelacji. Przyciągnęłam do siebie koc, który rzucił mi Jakub. Przypomniałam sobie jego zdjęcie, znalezione w kartonowym pudełku w domu rodziców. Kiedy zobaczyliśmy się po raz pierwszy pod sklepem, Jakub zrobił na mnie zupełnie inne wrażenie niż tamtej nocy. W głębi serca czułam, że kiedyś był lepszym człowiekiem, Potem jednak coś się wydarzyło i znaleźliśmy się tutaj. Czy będę musiała go zabić? W filmach ludzie obezwładniali porywaczy i uciekali z ich domów. Ale jak miałam zaatakować wysokiego, silnego mężczyznę? I czy w ogóle potrafiłabym zabić człowieka? Moje myśli pędziły z prędkością światła. Czy rodzice domyślą się, że to on mnie zabrał? Powiadomią policję? Znajdą mnie? Minuty wlokły się z dręczącą powolnością. Ciągle czekałam. Czułam się zdezorientowana, przerażona i zrozpaczona. Jakub nie wrócił i niczego mi nie wyjaśnił. Nie powiedział, czego ode mnie oczekuje i jak długo mam tu siedzieć. Nie pokazał, gdzie jest łazienka. Na dole słyszałam jego kroki i skrzypienie desek podłogi. Miałam wrażenie, że szukał czegoś po szafkach i szufladach. Potem nastąpiła cisza i trwała tak długo, że zaczęłam niespokojnie się wiercić. Zasnął? Zamknął drzwi na klucz? Czy w tym lesie naprawdę jest niebezpiecznie? Nie wytrzymałam i nacisnęłam klamkę, a drzwi otworzyły się z powolnym skrzypieniem. Przede mną rozciągał się korytarz. Pusty, obcy, poprzecinany kwadratami wstającego świtu. Wyszłam z pokoju, przesuwając rękami po drewnie ścian. Spojrzałam na schody, na podniszczoną barierkę, w której brakowało kilku tralek. Kucnęłam i zajrzałam do salonu. Paliła się tutaj tylko mała lampka postawiona na podłodze i przez to niewiele widziałam. Wydawało mi się, że Jakuba tam nie ma, ale przecież słyszałam jego oddech. Brzmiał jak u kici, którą kiedyś znalazłam na dworze, ale okazało się, że jest chora na nosówkę i trzeba ją było uśpić. Ostrożnie przesunęłam się o jeden kwadrat światła w lewo i w końcu go dostrzegłam. Walczył z dreszczami. Leżał na materacu rozpostartym na podłodze koło kominka. Ciało miał napięte, powieki zacisnął, jakby coś go okropnie bolało. Przyglądałam się jego twarzy szerokiej płaszczyźnie czoła, wysokim, ciemnym łukom brwi. Światło spływało po jego nosie i kołysało się na ustach. Wyglądał jakby gorączkował, ale jego choroba wydawała mi się inna niż te, przez które przeszłam do tej pory. To było coś o wiele gorszego. Nigdy nie widziałam dorosłego człowieka, który by tak bardzo cierpiał. Sunęłam pięści do ust i gryzłam je, próbując powstrzymać krzyk narastający mi w gardle. Dotarło do mnie, że zostałam zupełnie sama, bez własnych rzeczy, które czekały na mnie w domu, bez opieki dorosłej osoby, bez nikogo, kto mógłby mi pomóc. Obudź się! Zbiegłam na dół i trąciłam Jakuba czubkami palców. Miał rozpaloną skórę, a jego ubranie przemokło od potu. Obudź się! Powtórzyłam, ale nie było żadnej reakcji. Trąciłam go jeszcze raz. Potem nawet szarpnęłam za ramię, ale w odpowiedzi tylko skulił się jeszcze bardziej i wymamrotał coś, czego nie zrozumiałam. Potrzebowałam go w tamtej chwili. Chciałam kogoś dorosłego, kto by mnie zapewnił, że wszystko będzie dobrze. Obudź się natychmiast! Zaczęłam krzyczeć. Odepchnął moją dłoń. Kiedy rozchylił oczy... Wydały mi się nieprzytomne, zimne i wrogie. Zostaw mnie! wysyczał. Mimo, że tak bardzo się go bałam, w owej chwili zrobiłabym wszystko. Wykonałabym każde, nawet najgorsze polecenie, żeby tylko wyzdrowiał i nie zostawił mnie samej. Tamtej pierwszej nocy wyszłam przed dom i rozejrzałam się wokół. Las rozciągał się w każdą stronę i zdawał się nie mieć początku ani końca. W niczym też nie przypominał zagajnika, do którego się przyzwyczaiłam mieszkając w domu rodziców. Ten tutaj był potężny. Wyglądał, jakby powstał w czasach, gdy jeszcze nie istniały miasta ani wsie. Zerwałam kilka liści i gniotłam je w palcach, bo to dawało mi poczucie, że wszystko jest prawdziwe, że to nie jest sen. Czułam strach. Oślizgły i lepki. Podeszłam aż pod siatkę ogradzającą dom i wczepiłam w nią palce. Przeszywałam spojrzeniem mrok zalegający pomiędzy pniami drzew. Nie miałam pojęcia, co robić dalej. Jak w lesie odnajdę drogę do miasta? Jak długo będę szła? I co jeśli rzeczywiście spotkam po drodze dzikie zwierzęta? Głucha cisza sprawiła, że wydawało mi się, Iż czas stanął w miejscu, a ja znalazłam się gdzieś poza światem, w wymiarze, w którym nie istniało nic poza mną i Jakubem. Znowu ogarnęła mnie panika. Nie miałam pojęcia, jak się stąd wydostać. Rozdział 5. Podobno od początku w sprawie mojego zaginięcia pojawiały się naciski ze strony społeczeństwa, a nawet lokalnych polityków miasta. Uważano, że skoro zaginęło jedno dziecko, za chwilę mogły też zniknąć inne. Niedługo miał się rozpocząć rok szkolny, a nie każdy rodzic będzie mógł odprowadzać do szkoły i przyprowadzać do domu swoją pociechę. Ludzie bali się. Mówiono, że na ulicach grasuje szaleniec. Niektórzy patrzyli podejrzliwie na innych, dzwoniono na policję z informacjami o obcym widzianym w miasteczku o grupie podejrzanych turystów, którzy zaczepili nastolatkę w parku, a pierwsi lokalni dziennikarze pojawili się pod komisariatem, by zapytać o postępy w śledztwie. Stało się jasne, że tę sprawę trzeba szybko zamknąć. Policja nadała więc mojemu zaginięciu wysoki priorytet i postawiła na nogi niemal wszystkie lokalne służby. W rezultacie w tamtych pierwszych dniach szukało mnie wielu funkcjonariuszy, i bardzo szybko przesłuchano kilkadziesiąt osób powiązanych ze mną krewnych, sąsiadów, znajomych moich rodziców, koleżanki oraz robotników pracujących przy remoncie domu. Śledcza Anna zwróciła też uwagę na mężczyznę o nazwisku Filipowski, który kilka lat wcześniej był oskarżony o molestowanie nieletniego, a w toku śledztwa okazało się, że mieszkał w tej samej miejscowości co ja. Mógł ją wypatrzyć na ulicy albo w parku, gdzie znajduje się biblioteka. Mówiła na spotkaniu, na którym policjanci rozdzielali między siebie zadania. Zaznaczyła na mapie punkt, w którym znajdowało się mieszkanie Filipowskiego oraz miejsce, gdzie była biblioteka dla dzieci i młodzieży. Moi rodzice potwierdzili, że korzystałam z biblioteki. A tamten człowiek mieszkał raptem 300 metrów dalej, co prowadziło do oczywistych wniosków. Ma trzydzieści lat, odczytał sierżant Damian Łukaszewski z akt Urzędu Nadzoru Kuratorskiego. Napaść połączona z czynem lubieżnym. Lubieżne i obsceniczne. Pięknie. Sąsiad pedofil. Zdjęcie policyjne przypięte spinaczem do teczki ukazywało opasłego mężczyznę, ona w półprzemkniętych i jakby rozmarzonych oczach. Taki przystojniak, a my dopiero teraz o nim słyszymy? zirytowała się Anna. Ten trop oczywiście prowadził donikąd, ale miał pochłonąć mnóstwo policyjnego czasu. Naturalnie już drugiego dnia po moim zaginięciu zorganizowano szeroko zakrojone poszukiwania, w których udział wzięło wielu wolontariuszy oraz psy tropiące. Ludzie, którzy stawili się o umówionej godzinie pod moim domem, stanowili prawdziwą zbieraninę z miasteczka od dzieci po dorosłych. Od osób noszących stroje alarambo pomające na sobie ubrania zbyt cienkie na zmianę pogody, jaka się szykowała. Syczały spreje przeciw komarom, niektórzy zabrali też tabletki przeciw kleszczom. Zanim zaczniemy, może ktoś się rozmyślił co do udziału w poszukiwaniach? Jeśli tak, to jest właściwa chwila, zawołała Anna do wolontariuszy. Zaraz zmieni się pogoda, więc to żaden wstyd się wycofać. Od rana zanosiło się na burze. Nad lasem przemknął grzmot, a idący za nim podmuch wiatru wygładził płaszczyznę pól i na moment ochłodził rozgrzaną skórę policjantki. Ludzie nie poruszyli się. Każdy chciał pomóc. Zwyciężyła też ciekawość. Tu są kije. Anna wskazała kije do szczotek, jednocześnie ocierając przed ramieniem z czoła. Każdy dostanie kij. Wtykajcie je w warstwę liści, nigdy nie używajcie rąk, jeśli możecie użyć kija. I ostatnia sprawa, lecz nie mniej ważna. Gdzie robimy, Siusiu? Ktoś się roześmiał, ale ludzie raczej w napięciu spoglądali na mojego ojca, czekającego na werandzie, i na moją mamę, która właśnie wyszła z domu. Olga miała rozchylone usta i szeroko otwarte oczy. W dobę po moim zaginięciu sprawiała wrażenie, jakby stanęła na skraju przepaści. Kiedy ludzie ruszyli na poszukiwania, poszła za nimi, ubrana tylko w cienką sukienkę i sandały. Pani Okołotowicz, zwróciła się do niej Anna, gdy zrównała z nią wzrok, ale mama jej przerwała. Rozmawialiście już z Jakubem Orsztynowiczem? Spytała, a policjantkę zaskoczył jej ton, zadziwiająco ostry i twardy. Dlaczego to tyle trwa? Doprowadzenie Jakuba na komisariat okazało się wcale nie takie proste nawet dla policji. Funkcjonariusze nie zastali mężczyzny pod adresem, pod którym był zameldowany w Gdańsku, i pomimo wielogodzinnych działań, na razie nie byli w stanie ustalić miejsca jego pobytu. Anna już zapoznała się ze wstępnymi informacjami na jego temat i dowiedziała się, że od kilku lat pracował jako ilustrator książek dla dzieci. I całkiem dobrze sobie radził finansowo, pomimo nieciekawej przeszłości, życia w rodzinach zastępczych i wielokrotnych pobytów w pogotowiu opiekuńczym. Nigdy wcześniej nie występował jako podejrzany w sprawie dotyczącej molestowania czy pedofilii. Nie był też notowany i poza słowami moich rodziców, śledczej brakowało motywu, by połączyć go z moim zaginięciem. Moi rodzice oświadczyli, Jakub mieszkał z nami. I nie poradziliśmy sobie z nim. Może mieć do nas żal. A przecież historia, o której wspominali, rozegrała się wiele lat temu. Poza tym moi rodzice nie byli jedyną rodziną zastępczą Jakuba. Z akt, które Anna przejrzała na razie pobieżnie, wynikało, że Orsztynowicz od 11 roku życia aż do pełnoletności błąkał się po rodzinach zastępczych. Miał wiele domów. Kilka razy trafiał do pogotowia opiekuńczego, a jedni jego prawni opiekunowie stanęli przed sądem w głośnej sprawie o znęcanie się nad podopiecznymi. Przyczyny zbrodni, z którymi Anna do tej pory miała do czynienia, okazywały się banalne: gwałt, rabunek, konflikt długi. Według śledczej, faktycznym tropem mógł więc okazać się Filipowski albo sami moi rodzice. Fakt, że dawniej prowadzili rodzinę zastępczą, wiele ułatwiał w śledztwie, ponieważ ośrodek szkoleniowo-wychowawczy przeprowadził na ich temat dokładny wywiad. Oboje przeszli też badania psychologiczne oraz szkolenie. W praktyce raz w tygodniu uczestniczyli w sesjach, gdzie trener uczył ich między innymi rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, psychodramy, zaspokajania potrzeb dziecka i tworzenia z nim więzi. Kurs był wystarczająco długi i dotyczył tak wielu zagadnień, że można było uznać, iż okołotowiczowie są czyści jak łza. Anna znała jednak ludzi, którzy rozpaczali z powodu zaginionego dziecka, a w toku śledztwa okazywało się, że stosowali wobec niego przemoc albo odpowiadali za jego zniknięcie. Widywała też matki, które płakały, a nawet angażowały się w poszukiwania a śledztwo ujawniało, że to one dokonywały zbrodni. Pani Okołotowicz, pracujemy nad tym, odparła oględnie i ucięła dalsze pytania mamy. Około ósmej rano, wolontariusze wraz z policją dotarli do stawu ukrytego w lesie. Słońce kładło się na wodzie delikatną mgiełką niczym welon. Zatrzeszczało radio, po które sięgnęła Anna, kontaktując się z dyżurnym Komendy Powiatowej. Potrzebujemy nurków, oznajmiła, spoglądając w mętną, głęboką wodę. Trzeba przeszukać dno stawu. Najpierw nurkowie przeszukają dno stawu, a potem policja wejdzie do domu moich rodziców. Technicy kryminalistyczni będą szukać śladów krwi, szamotaniny, morderstwa. Psy tropiące, które do tej pory poruszały się żwawo z nosami przy ziemi, teraz zaczęły się rozpraszać. Nić zapachowa została zerwana. Kości. O Jezu, mamy kości, zawołał ktoś i w tłumie wolontariuszy nastąpiła histeria. Ludzie oderwali się od swoich grup poszukiwawczych i podążali w stronę Polany. Anna szybko sięgnęła po krótkofalówkę. Co się dzieje? Mamy kości, odpowiedział głos w radiu. Daj mi chwilę. Cofnijcie się. Policjantka patrzyła w stronę Polany, przysłaniając oczy przed słońcem. Niedobrze mi, usłyszała za plecami głos Olgi. Odwróciła się i zobaczyła, że moja mama kuca, trzymając głowę w dłoniach. Śledcza nakazała sobie w myślach, by jej teraz nie dotykać. Żadnej bliskości, żadnego kontaktu wzrokowego, żadnego poklepywania po ramieniu czy pocieszających słów. Jeśli moja mama miała coś na sumieniu, to był moment, gdy mogła wyznać prawdę. W krótkofalówce odezwał się ten sam głos. Już jestem. No i kości z kopytami. Chryste! Każ wszystkim wracać do grup. W tym momencie, głębiej w trzcinach, Anna dostrzegła coś, co mogło być ręką dziecka wysuwającą się z sitowia. Natychmiast serce zaczęło jej żywiej bić. Zrobiła krok w tamtą stronę i dostrzegła rąbek sukienki. Bezgłośnie przekazała drugiemu funkcjonariuszowi, żeby odprowadził gdzieś na bok moją mamę. Sama powoli zbliżyła się do tamtego miejsca, oddychając płytko przez nos. Ale to był tylko jakiś łachman. Za duży, by miał należeć do dziecka. Trzeba go jednak zabezpieczyć. Ciszę nieba rozerwał grzmot. Przedpołudniowa burza mogła nadejść lada moment. Mundur lepił się do ciała Anny, kiedy śledcza oparła dłonie o uda. Dając sobie chwilę, zanim ruszy w dalszą trasę, zamknęła oczy i odetchnęła, a kiedy ponownie rozchyliła powieki, jej spojrzenie padło na niewielki ślad buta na ziemi. Był tak delikatny, że prawie niewidoczny, aż się zdziwiła, że w ogóle go dostrzegła. Niewielki odcisk but pewnie rozmiaru 35 albo 36. Drugi taki znajdował się przy przewróconym drzewie. Mam coś, rzuciła Anna do radia, łącząc się ze swoim partnerem. W chwili, gdy zaglądała pod drzewo, gdzie znajdowało się więcej moich śladów, poczuła zdumienie, że historia, którą chciała zamknąć słowami dziecko uciekło z domu, nagle przerodziła się w coś innego.